Panie przewodniczący, przed chwilą powiedział pan, że dysponuje pan analizami prawnymi, które potwierdzają to, że miał pan prawo złożyć projekt sprawozdania z prac komisji przed przesłuchaniem wszystkich świadków. Że miał pan, nie powiedziałem. Miał pan prawo stworzyć projekt sprawozdania przed podpisaniem protokołów z wszystkich przesłuchań. Analiza Biura Analiz Sejmowych, którą otrzymaliśmy, mówiła w sposób jasny i precyzyjny, że nie ma pan prawa złożyć sprawozdania przed dopełnieniem wszystkich koniecznych procedur, w tym także przed przesłuchaniem wszystkich świadków i przed podpisaniem przez świadków protokołów. Ja staram się opierać na opiniach Biura Analiz Sejmowych, które jest biurem pracującym w polskim parlamencie, w polskim Sejmie. Biurem, w którym pracują najlepsi prawnicy po to, żeby w Polsce prawo móc tworzyć tak, jak tworzone być powinno, w zgodzie z konstytucją i z wszystkimi zasadami, które obowiązywać powinny. Pan dzisiaj stwierdza w sposób jednoznaczny, że otrzymał pan od ekspertów Platformy Obywatelskiej opinię mówiącą o tym, że miał pan prawo złożyć to sprawozdanie wcześniej i że nic złego się nie dzieje. Opinię, którą mam przed sobą, sporządzono na zlecenie Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Pod tą opinią, która mówi, że miał pan prawo wcześniej złożyć sprawozdanie, nie czekając, aż świadkowie podpiszą swoje zeznania. Podpisany jest pan profesor Piotr Kruszyński. Oczywiście ma pan prawo żądać swoich klubowych, parlamentarnych opinii eksperckich. Ale ja, panie przewodniczący, opieram się na opiniach Biura Analiz Sejmowych, bo do tego zostało stworzone, które mówiły, że nie dotrzymał pan przepisów prawnych, składając sprawozdanie. Panie przewodniczący, proszę spojrzeć na to logo. Panie przewodniczący, to jest logo Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych, czyli izby skupiającej branżę hazardową, interesy której mieliśmy badać jako komisja śledcza. Branży hazardowej, która pokazała w trakcie prac komisji, jak w Polsce może być tworzone prawo. Więc, panie przewodniczący, mam przed sobą pismo Izby Gospodarczej Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych, podpisane przez jej szefa. Pozwoli pan, że je przeczytam. Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych wyraża zgodę na wykorzystanie opinii prawnej opracowanej przez adwokata pana profesora Piotra Kruszyńskiego w celu wykorzystania do obrony interesów firmy i dobrego wizerunku branży. Pan dzisiaj próbował zamknąć pracę komisji. Opowiada pan o tym od kilku dni. Na podstawie opinii prawnej stworzonej przez ludzi, którzy, jak pisze prezes zarządu, mają służyć swoją wiedzą, aby bronić interesy firmy i dobry wizerunek branży. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej opiera się na ekspertyzach tworzonych przez prawników, tworzących opinie dla branży hazardowej. Ma do tego prawo. Wiemy o tym od miesięcy. Ale powiem panu, panie przewodniczący, że jestem zdruzgotany tym, co pan dzisiaj zrobił. Jestem zdruzgotany tym, że próbuje pan domknąć kolanem pracę komisji, że mówi pan publicznie, że dzisiaj będzie pan głosował raport, bo ma pan analizy prawne, które panu na to pozwalają. Analizy prawne zlecone przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Ja nie jestem w koalicji rządzącej. Ja nie jestem w rządzie, panie przewodniczący. Ale jestem parlamentarzystą i opieram się na opiniach Biura Analiz Sejmowych, które powiedziało jasno. Poprzedni raport w sposób kompromitujący wycofywany
był złożony niezgodnie z prawem. Pan dzisiaj opiera się na swoich opiniach prawnych i przywykliśmy do tego. Pytam tylko pana, czy przez te 8 miesięcy pracy komisji także opierał się pan na podobnych analizach. Pytam pana, kto panu te analizy tworzył. Czy analizy, którymi pan się opierał, pozwalały panu na to, aby już w marcu mówić, że jest pan gotowy do zakończenia prac komisji? Czy pozwalały panu na to, żeby dzisiaj próbować podważać opinię Biura Analiz Sejmowych, Biura Prawników pracujących w polskim parlamencie? Opiniami tworzonymi na zlecenie klubu PO, tworzonymi przez ludzi, którzy zgodnie ze słowami prezesa zarządu tworzyli opinie, które miały być wykorzystywane do obrony interesów firmy i dobrego wizerunku branży. Kończąc, powiem panie przewodniczący, że pod tą opinią prawną, która stwierdza, że ma pan prawo, jest też podpisany pan Gontarski. To jest ekspert, który w sposób kompromitujący wycofywał się z prac naszej komisji, a którego pan rekomendował, o którym pan mówił, że jest to znakomity prawnik. Po czym udowodniliśmy panu, że jest to człowiek, który także pisał opinie prawne dla branży hazardowej, a prawo ukończył całkiem niedawno. Panie przewodniczący, apeluję do pana o to, żeby pan uszanował prawa i obowiązki, jakie mają członkowie tej komisji. Przedstawił pan dzisiaj nowy raport. Mam nadzieję, że wreszcie w zgodzie z prawem i z prawdą. Tu mam stary raport i mam nowy raport. To są dwa różne dokumenty, panie przewodniczący. Z nowym dokumentem zamierzam się zapoznać. Dziękuję, że pan go przedstawił. Zamierzam się z nim zapoznać, przeanalizować wszystkie zmiany, które pan do niego wprowadził, nanieść ewentualne poprawki i uwagi i w trybie sprawnym i szybkim pracować nad końcową wersją raportu po to, żebyśmy mogli w zgodzie z uchwałą Sejmu przedstawić Sejmowi raport z prac Komisji Śledczej, a nie raport z nocnych przemyśleń przemysłowych przewodniczącego Sekuły.